Dzień dobry, Jan Śpiewak, Telewizja w Punkt. Teraz kilka słów na temat tego, co rozgrzało międzynarodowego, ale również polskiego Twittera, ale również Instagrama. Mianowicie kreacja, sukienka Ocasio Cortez, znanej, młodej, ale bardzo wpływowej i bardzo popularnej Congress Woman z Nowego Jorku. Ocasio Cortez postanowiła się wybrać na galę Met, czyli Muzeum Nowojorskiego, gdzie miejsce przy stole kosztowało 35 tysięcy dolarów. Jest to wydarzenie dla nowojorskiej oligarchii, która musi się tam pojawić. Jest to wydarzenie, gdzie prezentowane są najnowsze suknie, najnowsze kreacje i każda gwiazda i każdy bogacz chce zwrócić na siebie uwagę. Ocasio Cortez poszła na tą imprezę bogaczy, gdy przed samym muzeum trwały protesty i brutalne aresztowania ludzi, którzy protestowali żądając reformy policji i systemu sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Ocasio Cortez zignorowała te protesty, poszła tam, ale jakby jej ukrytą bronią była napis na kreacji, tenże napis głosił Tax the Rich, czyli opodatkujmy bogatych. No i wzbudziła sporą krytykę tym, co wielu młodych, zaangażowanych w społeczne rzeczy użytkowników internetu nie mogło początkowo zrozumieć. Skąd taka krytyka i skąd myślenie o tym, że może Ocasio Cortez zachowała się trochę tutaj jak hipokrytka. Mianowicie zwolennicy jej kreacji, tego, że poszła na ten bal dla bogaczych, mówiła, że to świetnie, że to przecież pokazuje postulaty lewicy i tutaj jeden z koronnych postulatów jest przecież opodatkowanie bogatych, którzy faktycznie płacą bardzo niewielkie podatki. No ale też duża część obserwatorów uważała, że jest to po prostu pusty gest. Demokraci rządzą, mają większość i w Kongresie, i w Senacie, mają prezydenta, rządzą, a mimo wszystko nic z opodatkowaniem bogatych nie robią. Co więcej, Ocasio Cortez sama posiada ogromną władzę, wynikającą z jednej strony z jej ogromnej osobistej popularności, ale również z tego, że od głosu jej i grupy progresywnych przedstawicieli reprezentantów w Kongresie, ta część progresywna de facto ma większość, decyduje o większości w tym bardzo podzielonym kongresie, gdzie de facto kilka głosów powoduje, że jedna ustawa może przejść, a inna nie może. A Ocasio Cortez i jej ekipa jakoś specjalnie chętnie z tej władzy, jaką im daje właśnie ta niewielka większość, nie korzysta. Byli zaatakowani, krytykowani również przeze mnie, jako ta kreacja, jako pewnego rodzaju sygnalizowanie cnoty, jako pewnego rodzaju emanacja polityki tożsamości. Zobaczmy, w czym przyszła inna nowojorska polityczka na tą imprezę, w co się ubrała. Jak widzicie, szanowni państwo, ubrała się w suknię, z której sterczały takie frędzle Equal Rights for Women, czyli równe prawa dla kobiet. No, pierwsza rzecz, która się dla mnie na tym zdjęciu rzuca w oczy, to jest fakt, że za panią Congresswoman z Nowego Jorku stoją osoby, które tam pracują i wszystkie mają maski. Wszystkie są zamaskowane, bo wedle zasad panujących w mieście Nowy Jork, wydarzenia w środku, w zamkniętych przestrzeniach muszą odbywać się z maskami. Ale ta zasada nie obowiązuje sławnych i bogatych, ale również polityków nowojorskich, jak widzimy. Więc równe prawa tutaj dla bogatych kobiet. I każdy ma własny zestaw praw i obowiązków. No i właśnie biedni mają inne obowiązki i oni muszą być zakryci, gdzie bogaty ci nie muszą. Więc to pokazuje, myślę, dobrze hipokryzję liberałów, czy tej często samo określającej się progresywnej części naszych polityków. I zobaczmy, pani Congresswoman była znana wcześniej z jednej sztuczki, którą wykonała 20 lat temu, gdy decydowały się losy wojny w Afganistanie. I gdy decydowały się te losy wojny w Afganistanie, ona wystąpiła w pełnym nikabie, całkowicie zasłonięta, zachęcając Amerykę do tego, żeby poszła na wojnę
i bombardowała Afganistan w imię właśnie praw człowieka. Tutaj to jest jak dokładnie w tym memie, który często cyrkuluje w internecie, czyli gdzie bombowiec rzuca bomby. Jeden bombowiec to jest bombowiec republikański, który jest po prostu bombowcem, ale ten drugi bombowiec demokratyczny już jest, prawda, już ma Equal Rights for Women, ma już flagę tęczową i wtedy już można bombardować kraje trzeciego świata zupełnie bezkarnie. I faktycznie dzisiaj można powiedzieć, że cała ta polityka tożsamości, cała ta walka jakby o naszą uwagę i o realizowanie politycznych postulatów jest gdzieś w bardzo dziwnym momencie. I z jednej strony no, czujemy gdzieś tam sympatię do Ocasio-Cortez, która idzie, pokazuje to, ale coś nam tutaj nie gra. No i zobaczmy tutaj cytat z Marka Fischera, czyli takiego jednego z najbardziej wybitnych socjologów, który krytykuje, jest obserwatorem współczesnej kultury. On jest między innymi autorem takiego dość zatrważającego, można powiedzieć, powiedzenia, że łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. I właśnie Mark Fisher pisze coś takiego, że według niego kapitalistyczny realizm zawładnął dyskursem publicznym w ten sposób, że idea antykapitalizmu nie działa już jako antyteza kapitalizmu. Zamiast tego antykapitalizm jest wykorzystywany jako środek do wzmocnienia kapitalizmu. Odbywa się to za pośrednictwem mediów, których celem jest zapewnienie bezpiecznego sposobu konsumowania antykapitalistycznych pomysłów bez faktycznego kwestionowania systemu. To są, można powiedzieć, dość zawiłe słowa, ale chodzi o to w tym, że kapitalizm ma niesamowitą zdolność absorbowania swojej własnej krytyki i zamieniania jej w taką postpolityczną papkę, która tak naprawdę nic nie znaczy. Na pewno widzieliście bardzo wielu ludzi w koszulkach Che Guevary albo młodych ludzi, nie wiem, czasem z jakimiś, to bardziej na zachodzie niż w Polsce, może z sierpem i młotem również na czapce czy koszulce, gdzie no właśnie widać, jak ten system kapitalistyczny utowarawia ten sam bunt. Nie jest to jedyny oczywiście socjolog, który twierdzi, że to jest kluczowe w ogóle dla kapitalizmu, jest właśnie ta absorpcja krytyki i jej neutralizacja. To jest również teza wybitnego francuskiego socjologa Luca Boltańskiego, że tak naprawdę bez krytyki kapitalizm nie mógłby się dalej rozwijać. Ale to, co widzimy tutaj w przypadku tej gali dla bogatych, Ocasio-Cortez, która no, ma władzę, ma ogromną władzę w kongresie, ma osobistą ogromną władzę, jak wynikająca z jej popularności, z obecności na social mediach, ale nie chce jej wykorzystać, żeby faktycznie coś zmienić. Kończy się tylko na słowach, na pustej retoryce, na tym, co również słowo, które ostatnio podoba mi się coraz bardziej, czyli virtue signaling, sygnalizowanie cnoty, czyli pokazywanie na pokaz, jacy jesteśmy moralni, jacy jesteśmy dobrzy i tak dalej itp. Dzisiaj sytuacja w Stanach Zjednoczonych i wszędzie na świecie jest taka, że bogaci są coraz bogaci, a biedni coraz biedniejsi. 75% Amerykanów popiera od dekad podwyższenie podatków dla najbogatszych, ale pomimo tego te podatki są coraz niższe. Politycy mówią o tym, są wybierani w kolejnych wyborach z hasłami podniesienia podatków bogatym, z hasłami wprowadzenia opieki medycznej. Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych dla powszechnej albo bardziej cenowo niższej. Za każdym razem, gdy demokraci chodzą do wyborów, mają taki zestaw postulatów, a potem nic z tego nie jest realizowane. Albo czasem jest jeszcze gorzej, jak było za Clintona, czy chociażby Obamy. To są puste, puste słowa, za którą nie idą żadne czyny. I niestety widzimy za pomocą Ocasio-Cortez, która była na początku osobą spoza układu, która była takim underdogiem, outsiderem, która mówiła właśnie, że zmieni te zasady w kongresie, że będzie atakować ten establishment demokratyczny, że będzie starać się go przesuwać na lewo. Widzimy, jak szybko sama stała się częścią establishmentu, który tak krytykowała. Czy rzeczywiście jej sukienka coś zmieni, jeśli chodzi o sytuację w amerykańskiej polityce? Czy jest to po prostu forma usprawiedliwienia albo wentylu bezpieczeństwa, które nowe progresywne elity wykorzystują, żeby nic się fundamentalnie nie zmieniło? Wszystko się musi zmienić, tak, żeby nic się nie zmieniło. I Ocasio-Cortez kanalizuje ten gniew i wprowadza energię ludzi, którzy chcą zmian, z powrotem w system status quo.
i jej sukienka na gali z ludźmi, którzy byli gotowi zapłacić 150 tysięcy złotych za jedno miejsce przy stole, myślę, że świetnie pokazuje, że niestety bardzo wiele takich osób, takich, które gdzieś tam zaczynały jako buntownicy, potem stają się fundamentem tego systemu. I tak niestety korumpuje ten system. A my jako społeczeństwo, my jako ludzie z polityki, czy działający, czy obserwujący politykę, przede wszystkim nie powinniśmy traktować naszych wyborców, znaczy, przepraszam, naszych wybrańców do systemu politycznego, posłów, ale również wszędzie, gdzie jesteśmy, tak? Znaczy, że my, wyborcy, powinniśmy się domagać od polityków odpowiedzialności. Powinniśmy ich krytykować. Nie powinniśmy ich traktować jako gwiazdy popu, a naszym obowiązkiem jest sprowadzanie ich na ziemię. Więc mam nadzieję, że Ocasio-Cortez po tej krytyce również zejdzie na ziemię, ale no, to zależy od samych Amerykanów.